Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj degustacja piwa Saint No More z Ale Browaru. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo tak, marka piwa pojawiła się w zeszłym roku. No i w zeszłym roku to był normalny Xmas Ale, jakiś tam z miodem, chyba dębowymi płatkami i jeszcze z czymś tam, z przyprawami chyba. No i chyba chłopaki nie byli zadowoleni do końca z tego wyrobu i stwierdzili, że w tym roku to będzie Single Hop Simcoe. Taka niespodzianka, czyli de facto India Pale Ale Single Hop Simcoe. Czyli tak naprawdę Rowing Jack, tak nie ma. Piwo zbliżone do Rowing Jacka, tylko chmielone jedną odmianą chmielu, być może coś tam w zasypie zmienione. Ekstrakt 16, alkohol 6,2, IBU 80, czyli tak jak było kiedyś na Rowing Jacku. Notabene chyba Rowing Jack, tam Simcoe jest też dosyć obficie używane. No i z tego co ja rozumiem, idea jest taka, że co roku będą jakiś styl niespodziankę dawać. Przy czym można powiedzieć, że akurat India Pale Ale Single Hop Simcoe jest taką mało zaskakujące. Chyba tylko o tyle, że się wszyscy spodziewali Xmasa. No zobaczymy. Powiem szczerze, że rzadko się pojawiają piwa Ale Browaru z kilku powodów. Po pierwsze, że te piwa Ale Browaru to jest pierwsze chyba trzy czy więcej oceniłem jeszcze zanim zacząłem nagrywać vlogi. Po drugie, strasznie ciężko kupić. Znikają na pniu. Nigdy mi się nie udaje zamówić do sklepu na przykład. No ale dobra. Tym razem mi się udało wejść w posiadanie tejże butelki. No to jedziemy z koksem, jak już tutaj zwykłem mówić. Kapsel firmowy. Powiem szczerze, takie mieszane mam uczucia odnośnie tego kapsla. Nie wiem, o co w nim chodzi do końca. Tudzież kojarzy mi się trochę z okiem opatrzności. Średni taki pomysł na kapsel, ale już nie czepiajmy się. W miarę klarowne, chociaż nie jest idealnie klarowne. No i tutaj końcówka jest chyba trochę mętna, tak? Tak, jest niefiltrowane zapewne. Chociaż tutaj tej informacji nie ma, ani o niepasteryzacji, ani o niefiltracji. Słody Pale Ale, pszeniczny wiedeński Karapils i chmiel Simcoe, drożdże US 05. Bardzo ładna taka ciepła, złota barwa. Tak wygląda. O, taka pomarańczowa, takie głębokie złoto. Piana dość, znaczy średnio obfita, ale drobna, ładna, co możemy wywąchać. Idea była taka, ja taki też rzuciłem troszkę koło ratunkowe chłopakom, jak zaczęły się dywagacje, że znowu IPA, ciągle ta IPA, SRIPA i tak dalej. Ja rzuciłem taki pomysł, że może po prostu trzeba promować, że to będzie piwo pachnące żywicą, choinką, sosną, świerkiem i tak dalej. Rzeczywiście pachnie bardzo dobrze chmielem amerykańskim, ale bardziej takie słodkie owoce tropikalne. Bardzo dobry aromat. To jest też pewnie pomieszane jakoś ze słodami. No i nasuwają się od razu skojarzenia z Hopi Christmas, dlatego że to jest piwo Brudoga, które już było oceniane na blogu. Jak dobrze pamiętam, to znaczy to na pewno było India Pale Ale i chyba też było Simcoe, Single Hop Simcoe. Nie mam pytań, bardzo dobre piwo. Na tę chwilę bym powiedział, że lepszy niż Rowing Jack. Dlaczego? Dlatego, że Rowing jest często bardzo słodki. To jest jednak wytrawne piwo. Naprawdę wysokiej klasy. Bardzo intensywna
do wysokiej goryczka, nieco pozostająca, ale bardziej w taki przyjemny sposób odkładająca się na podniebieniu, bardzo grejpfrutowa, bardzo taka jakbyśmy jedli cząstkę grejpfruta. Bardzo orzeźwiające. Super. Muszę powiedzieć, że super. Powiedziałbym, że gdyby nie to, że degustuję w 2014, to bym powiedział, że najlepsza chyba polskie India Pale Ale ubiegłego roku. Albo na pewno w pierwszej trójce. Bardzo przyjemne, wytrawne, z wyraźną goryczką, bardzo ładnie oblepia szkło, z bardzo dobrym aromatem, intensywnym, tropikalnym, owocowym. Bardzo dobre. Szkoda, aż szkoda, że to ma być tylko jednorazowy wypust, bo naprawdę to jest bardzo dobre piwo. Moim zdaniem dużo lepsze od Rolling Jacka. Wytrawne, takie West Coast IPA właśnie. No nic, gratuluję. Gratuluję chłopakom z Ale Browaru. Miejmy nadzieję, że jakoś to piwo tam coś pokombinują, może etykietę zmienią i zostawią, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre piwo. Polecam, jeśli gdzieś traficie, ale obawiam się, że chyba nie traficie. Więc nie wiem, piszcie do Ale Browaru, że takie super, żeby coś z tym zrobili, nazwali inaczej. Nie wiem, jak ten problem ugryźć, ale naprawdę, naprawdę bardzo dobre piwo. Wasze zdrowie.